Mi się wydaje, że w tej chwili w Polsce nawet jest większa absorpcja innowacyjności niż ma to miejsce za granicą. W Niemczech informatyka jest stara w sensie dosłownym, czyli większość tam zaczęła się informatyka w latach 70. i teraz ci informatycy mają 60 parę lat, są w organizacjach, instytucjach bardzo takich ustanowionych, nieruchawych. Absorpcja innowacyjności zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy w Niemczech jest niska. Oni mają tego świadomość, jest mało młodych ludzi, którzy wchodzą w ten przemysł. Tutaj Polska ma kolosalną przewagę, tym bardziej, że my nie mamy przestarzałych systemów rejestrowych opartych na hierarchicznych bazach danych, czyli bardzo fajnie, bardzo efektownie tą informatykę w przedsiębiorstwach się wdraża i pozwala to na bardzo, bardzo dużą innowacyjność. No, mówimy tutaj o innowacyjności procesowej, czyli ciągłe ulepszanie procesów wewnątrz firmy, więc przede wszystkim to jest w tej chwili dobrze wiadomo, bo jest kłopotem to wielu dużych koncernów, unikanie złożonych struktur hierarchicznych, kilkanaście szczebli hierarchii. Struktury zarządzania muszą być płaskie, zdecentralizowane, taki jest sens tej organizacji Lean and Mean. No i po prostu jednak ludzie, czyli mianowanie na stanowiska kierownicze ludzi, którym się chce tworzyć coś nowego, którym się chce wziąć odpowiedzialność. Duża rola jest także szefostwa firmy, czyli nie przypadkiem firmy, gdzie jest dobrze zdefiniowany układ właścicielski, są innowacyjne, bo bardzo często właścicielem innowacji jest właśnie właściciel firmy czy główny szef. Bardzo często w dużych korporacjach ludziom się po prostu nie chce wchodzić w stres innowacyjności, no i wtedy ich trzeba troszeczkę poganiać. Czyli kluczem do innowacyjności są ludzie i stworzenie możliwości działania. No, przede wszystkim musi być dobry układ. Mówimy tutaj oczywiście o informatyce, dostawca rozwiązania informatycznego i klient, czyli chęć innowacji powinna być zarówno po stronie dostawcy, czyli na przykład Comarch, albo innej firmy informatycznej, oraz po stronie klienta. Musi być zrozumienie, że ta innowacja musi zaboleć, a jednocześnie muszą być dobrze zdefiniowane cele, które chcemy osiągnąć poprzez tą innowację i potem konsekwentne dążenie do celu. Bez takiego układu firma informatyczna i innowacyjny klient bardzo trudno jest innowację skutecznie osiągnąć. To innowacja się pojawia tam, wśród tych firm, które muszą konkurować na rynku o swoją pozycję, bo jeżeli rynek jest rozdany, to firmy przestają być innowacyjne, oszczędzają, nie chcą ponosić ryzyka, nie chcą brać na siebie ryzyka. No, oczekujemy, że ta konkurencja mimo wszystko ciągle utrzyma się w obszarze przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, na pewno w handlu, bo przecież sieci supermarketów czy przedsiębiorstwa handlowe, zarówno mówimy o handlu gross handel, czyli o dystrybutorach, jak i o handlu detalicznym, ciągle będą konkurować, czyli będą absorbować innowacje. Mówimy także o bankach, które w tej chwili przy bankowości elektronicznej pojawia się churn, co było typowe dla klientów poprzednio telekomunikacji, czyli przechwytywanie klientów, albo ma się kilka komórek różnych sieci, kilka kont elektronicznych w różnych bankach, czyli tutaj no po prostu rynek wymusi na tego typu przedsiębiorstwach usługowych jeszcze większą absorpcję innowacyjnych rozwiązań informatycznych. No przede wszystkim ludzi, bo my, to jest może zaskoczeniem, nie wiem czy to jest dobrze wiadome, ale Polska jest w tej chwili jedynym krajem w Europie, który jest w stanie dostarczyć większą liczbę informatyków dobrze wykształconych. Wykształceni informatyków w Europie Zachodniej, można użyć określenia, zamiera, bo jest bardzo mało młodych ludzi, chce studiować. My tutaj ciągle tych informatyków mamy i ci informatycy są motywowani, co jest dostrzegane do pracy, z czym na Zachodzie znowuż jest problem. I mają dobrą wiedzę, jednocześnie jeśli potrafią się zorganizować w zespoły, mogą przyjść ciekawymi rozwiązaniami. Niezależnie od obiektywnej potrzeby sponsorowania
tego wydarzenia przez Komarch. Także jest osobisty tutaj odcień. Mianowicie, no, wydaje mi się, że już prawie 20 lat ja pracuję w informatyce i także od początku transformacji ustrojowej Computer World istnieje, także dla mnie to było to czasopismo, które na samym początku swojej działalności z dużym zainteresowaniem czytałem i cieszę się, że możemy teraz tą galę sponsorować.